Cześć, z tej strony dwóch kretynów, ja jestem Artur, ze mną jak zwykle jest Kukurydza. Cześć Kukurydza! Cześć Artur, cześć wszystkim. Ja, witamy znowu tutaj, no lecimy z Asojafem, ale może zanim tutaj do odcinka przejdziemy, to Kukurydza, czy dalej masz natłok zajęć? Czy może coś się udało ostatnio zrobić, obejrzeć, przeczytać, zagrać? Jej, koniec roku się zbliża, to na ten moment mam jeszcze Fire Ant, już tam ocenki ładnie wystawione, średnia jest posiadana. Oczywiście nie z paskiem, nie jestem popierdolony, żeby mieć pasek. Ale już tak w końcu chillera. Udało mi się w końcu wrócić, już to nawet nie ma trzech, no może nie, może nie trzech, może dwóch miesiącach do dzieci Duny. W końcu progresuję. Myślę, że w ciągu tygodnia uda mi się tę książkę skończyć. Bardzo, bardzo przyjemnie się to czyta. Jak Duna w połowie była, hej, naprawdę zajebiste sci-fi, a w drugiej połowie była, jak ty to fajnie ująłeś, to tak, Mesjasz Duny był w 95%, hej, to jest naprawdę fajne sci-fi, a tylko w 5%. Okej. To tak, dzieci Duny myślę, że są w 70% fajnym sci-fi, a w pozostałych 30%. Ale jestem dopiero na 200. stronie, więc to się jeszcze wszystko może zmienić. Po pierwsze, bardzo się cieszę, jak określamy te mistycyzmy mianem i tak, to już czwarty raz, jak dopada w tym odcinku. I po drugie, to bardzo fajnie mi to słyszeć, bo będzie mi trochę łatwiej wtedy siąść ewentualnie do tych Dune. A powoli już kończę z Sandersonem. Nie, że go rzucam, bo jest zły, tylko przeczytałem wszystkie jego te. Więc będę mógł w końcu tą Dunkę ogarnąć. No i ogień i krew, no nie zapominajmy. No może jest ja na Dune u Artura, fajnie, fajnie, ale właśnie tak, bo mi to tak w głowie utkwiło, że ty to zawsze mówiłeś, jak mi opowiadałeś, że jest normalna rozmowa i nagle Paul przychodzi i robi swoje. Brzmi jak ta osoba, co nie chcesz na imprezie, po prostu ją, wiesz, zapraszać tam. Okej. Coś poza Dunką? Czekaj, a może mówisz, że Sandersona już skończyłeś, znaczy kończysz, jak to tam wygląda mniej więcej u ciebie? Wczoraj spędziłem 10 godzin na czytaniu, bo nie wiem czemu, ale jakoś chciałem dokończyć już tę trylogię, bo została mi ta ostatnia książka z trylogii, bo ten Mizmor jest podzielony na różne ery i pierwsza era właśnie jest, no, trzyksiążkowa. I tak jak druga książka nie była aż tak fajna i aż tak myślę dobra jak reszta, ale wciąż była całkiem interesująca pod niektórymi względami, tak ta trzecia część to wow. Och, kurde, to była przygoda, no pod koniec to naprawdę, aż tutaj łzy były, no to jest wow. Naprawdę jestem Wow. zadowolony. A to 10 godzin mówisz, to tak to ile stron przeczytałeś w tym czasie? O Jezus, okej, może nie czytałem cały czas, ale tak od 10 do 20 czytałem, tam z przerwami na jedzenie, nie, i na coś, i to było jakieś... Ta książka ma 800 stron, to tak z pół książki mi się przeczytałem, tak 300-400 stron, nie? No to niezły speedrun. Ja tam też, właśnie jak czytałem, znowu do Duny wrócę, Mesjasza Duny, tak sobie planowałem, że akurat w weekend tam, w czwartek i piątek sobie wrócę i akurat w niedzielę skończę, a się skończyło, że już w piątek wieczorem całą książkę skończyłem, bo 200 stron przeczytałem szybko. Nie 200 stron, ta książka ma ledwo z 200 stron, tam ze 100 ileś przeczytałem w jeden dzień. Okej, czyli też cię chwyciło. Tak. Co tam jeszcze u mnie, jeśli chodzi o mnie, to no byłem na bieżąco, to w końcu obejrzałem sobie, znaczy w końcu, no bo wyszedł ostatni sezon Peaky Blinders, serialu, którego jestem wielkim bardzo fanem, jest to jedna z moich ulubionych produkcji i ogólnie jak cały serial jest, myślę, naprawdę pozycją obowiązkową dla kogoś, kto lubi takie klimaty, bada kogoś, kto jest po prostu zainteresowany epoką tego tam lat 20. ubiegłego wieku, a no bo to naprawdę są czasy super. I jeśli też chodzi o modę, a serial Peaky Blinders naprawdę potrafi w modę,
To tak szósty sezon, widziałem, że przyjął się z dosyć mocno średnim odbiorem, bo mam wrażenie, bo mam takie wrażenie, że był najbardziej nietypowy, najbardziej różniący się od tej historii gangów, układów, przejmowania terenu z poprzednich sezonów. Mi się w sumie ogół bardzo podobał tego szóstego sezonu. Różnił się, jak mówię, budową i motywami, ale fajnie właśnie to była taka podróż przez psychologię bohatera, głównego bohatera, któremu w tym sezonie było poświęcone chyba jakieś 85% czasu ekranowego i to właśnie głównie był jego sezon, innych postaci, chociaż inne postacie też miały swój czas. On był, czyli Tommy Shelby był najbardziej eksploatowany, właśnie po jego psychice była ta podróż i myślę, że ładnie doszliśmy do kwintesencji tego finału, jego przygody. Ludzie tam narzekali na pacing, jak to wygląda ta fabuła. W niektórych momentach mógłbym się zgodzić, ale jeśli chodzi właśnie o pacing i tempo, to dla mnie sezony Peaky Blinders zawsze były takie, że one w pewnym momencie tak zwalniały, że one naprawdę wolno podbudowywały, wolno tłumaczyły, podchodziły do jakiejś kulminacji, do kwestii. I że tutaj w tym sezonie też nie ma jakiejś zbytniej różnicy. Tak mówiłem, finał bardzo ładny, bardzo pod względem też technologicznym, jak ta kamera pracuje, to jest w piątym i szóstym sezonie, to w porównaniu z 1-4 po prostu szok, jak twórcy się bawią po prostu na zwykłymi ujęciami kamery. Bardzo ładne domknięcie, a czy w sumie nie wiem, czy to jest domknięcie, czy otwarcie domknięcia, bo finał finałów, czyli film, dopiero najpewniej zobaczymy w 2025 roku, który dopiero zakończy całą tę historię. A ja tak osobiście jeszcze powiem, kończąc ten mój długi monolog, że nie lubię, jak film kończy serial, bo niewygodnie, nie film, to masz 2 godziny może z hakiem, a serial to możesz rozwinąć jak to Peaky Blinders na 6 godzin. I tak zobaczymy, co to będzie z tym filmem, zobaczymy. To brzmi faktycznie niepokojąco, znaczy ja sam nigdy Peaky Blinders nie oglądałem, tylko tak bardziej mi się to obijało uszy i zawsze byłem zaciekawiony, co to jest za te Peaky Blinders, okej. Okay. No, fajnie, że coś o tym powiedziałeś, bo tutaj mogłeś troszeczkę dać mi pewien obraz sytuacji. Mam nadzieję, że ten stary, że ten film cię nie rozczaruje, będzie to jakoś w miarę godnie zrobione. Jak dożyję, to zobaczymy. Tak, do tego jest jeszcze trochę czasu. Okej, ale fajny segmencik, taki Peaky Blinders. A może tu są coś fani, co też to oglądali. A ty pod względem serialowo-filmowym coś tam też niedawno, albo growym, bo to też jeszcze warto uwzględnić w tym naszym segmencie, takim półpierdolnik. Na pewno będę niedługo oglądał rzeczy z Disneya, bo w końcu udało mi się ogarnąć jakoś tam ten dostęp i tam jest trochę tych rzeczy do obejrzenia, jak te Mandaloriany, jak to Obi-Wan i Kenobi, a Wojny Klonów, sporo tego jest, to pewnie dopiero będę oglądał, a z gier to chyba ostatnio nie grałem w takiego nic bardzo interesującego, głównie tylko Dead by Daylight i taką gierkę mało znaną Gnozję, więc a chyba to Ameryki nie odkryłem. Jeszcze myślałem, że może w Odyseję trochę pograć, ale po tym zmły zrodzonym mnie strasznie kusi, żeby czytać dalej, ale jednocześnie, nie wiem, mam takie uczucie, że się zakończyła ta trylogia, powinienem trochę odpocząć, nie? Jakby zanim zacznę jakby kolejną tą erę, więc w sumie jeszcze nie wiem, co zrobię. I to w sumie tyle, myślę. To będziemy na bieżąco informować, co zrobił Artur. Tak, bardzo interesujące informacje, ale myślę, że bardziej interesujące jest dla tego odcinka, będzie inna osoba, którą będziemy omawiać, inna niż ja, czyli nasz kochany młody Gryf, tak? Już mogę przejść do odcinka? Tak, młody Gryf. Tak, młody Gryf, zwany także Aegonem. Albo Feigonem, jak to ma w zwyczaju fandom. Tak, tu są jeszcze takie różne teorie na ten temat, to poruszymy, myślę, w tym odcinku. Tak, ale może zacznijmy tak na spokojnie. Młody Gryf, jego trochę późno poznajemy w serii, bo dopiero w Tańcu Smoków chyba.
go tam Tyrion poznaje na tej łodzi, co płynęli przez Roin. Co jest no dosyć późno, bo to jest piąta książka, nie? Z siedmiu, co tam mają być. I w sumie ostatnia, jaka wyszła do tej pory. Więc go też nie ma za długo. To też nam trochę zmniejsza jakby informacje, co my możemy o nim powiedzieć, nie? Niestety. Dlatego zrobię taki segmencik, co u nas w tym odcinku, bo nie wiemy jeszcze, jak długo ten będziemy o nim gadać. Tak. No i tak sobie, wiesz, ludzie, co skipną ten segmencik, to przejdą do Aegona. Mam nadzieję, że dostaną chociaż trochę kontentu. A więc co można o nim powiedzieć? Jeżeli bierzemy pod uwagę to, że młody Gryf to jest faktycznie ten nasz Aegon, czyli ten syn Rhaegara, tak, który niby przeżył tę rebelię, nie? Bo wiadomo, jak plotki mówią, to tam Góra ogarnął te dzieci, rozwalił Aegona o ściany i tam zabił to dziewczynkę. Nie pamiętam jej imienia. No. Ale cóż, puf. Magia, nagle okazuje się, że Aegon przeżył, że tam Varys to w ogóle go podmienił, nie? W ogóle jest ta historia, że tam Varys to wszystko przygotował, wywiózł go, nie? Tam z Illyrio się skumał, wywiózł tego Aegona i tam go dał pod opiekę Johna Conningtona, który tam no, pod pseudonimem Gryf działał. To w ogóle jest trochę śmieszne te pseudonimy, jakie wzięli, bo tam chyba Tyrion ich nawet wyśmiewał w pewnym momencie książki, że no... Kurwa, dobrze, że ten Varys z nimi działa, bo jakby był jakiś, wiesz, spymaster taki wrogi, to by chyba szybko wykrył, że Gryf i John Connington z Gryfiego Gniazda, tak, coś takiego, to no, mógł znaleźć to połączenie. No tak. I co tam się dzieje? To jak Obi-Wan ukrywający się pod pseudonimem Ben Kenobi. Tak, to jest ten sam vibe. O Jezu, to jest dosyć dobre porównanie. Okej. To zanim rozwinę ten temat dalej, bo tu już poruszyłem naprawdę sporo z jego życia, nie? Bo naprawdę tego jest tak mało. Jest tam tyle, co on był na tej rzece, co był potem pod Volantis i potem co był w Westeros, nie? Więc już tutaj mocno zahaczamy. A ja bym chciał tak chwilkę poruszyć o Johnie Conningtonie coś, nie? Bo w zasadzie kukurydzo drogi. Dlaczego John Connington, który tam no w zasadzie był na wygnaniu i tam w Złotej Kompanii pracował sobie. Dlaczego odszedł z niej, nie? I zaczął pomagać jakiemuś tutaj niby Aegonowi. Pseudo. Synowi Rhaegara. No, na razie, no ja nie wiem, czemu pseudo mówisz. Masz w nazwie Aegon Targaryen, więc czemu pseudo? Ja nie wiem, kukurydza, ja bym dalej chciał wierzyć, ale te wszystkie teorie mnie już po prostu złamały i tam, no spoilerują mi przyszłość, no. Tam Kranogmen tam trochę uspokajał, że to nie jest aż tak daleko w przyszłość następnych książek, ale i tak się boję, nie? Co jeszcze mi po prostu te teorie zdradzą. Właśnie w ogóle zapominam, że wielki motyw z tym wątkiem, czyli bitwa, czy to nie jest, nie wiem, no że bitwa o koniec burzy taktyzowana przez całe Taniec ze Smokami, to odbędzie się na pierwszych stronach Wichrów tylko, a nie gdzieś w tle, później. Tak, i to już tam jest jakoś dane, tak? Tam można coś poczytać o tym, bo tam ileś chyba... Okej, dobra. Ja tak nie patrzyłem, ja totalnie nie wnikałem w wichry, ja jestem tak... No, czekam, aż to wszystko powychodzi, ale dobra. Co chciałem powiedzieć? Właśnie o tym Johnie mówiliśmy, bo jest ten John Connington, nie ta postać, co tu będzie dosyć istotna w tym odcinku o no, młodym Gryfie, o Aegonie. Jeszcze w sumie nie wiem, jak to ten nazwać dokładnie. Bo tutaj były takie ploteczki o Johnie, że on tam takim dobrym ziomeczkiem był z Rhaegarem i to nawet takie ploteczki czytałem, że nawet za dobrym był ziomeczkiem jednostronnie. Nie wiem, stary, czy rozumiesz, o czym ja mówię jakkolwiek? Ja rozumiem, tak, no. Nie każdy rycerz wspomina swojego księcia o tym, że był naprawdę piękny, słodki i że no... Być może nawet trochę zazdrośnie myśli o jego relacji z Elią Martell. Ja nie rozumiem, o czym mówisz. Przecież Loras tak wspominał o Renly, a przecież Loras to całkiem normalna postać. Ja nie rozumiem. Można powspominać
swoje giermkowanie, swoje rycerstwo u kogoś no pięknego, no. W sumie Lenor Velaryon lubił ich, jeśli chodzi o innych giermków, za to, że naprawdę są umiejętni, ładni i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, że akurat wymieniamy te wszystkie postacie akurat w tym miesiącu, nie? Pride Month, więc... No faktycznie, no! Kurde. Więc tak, okej, okay, dobra, to nie jest odcinek o Johnie, ale i tak chciałem o tym wspomnieć, więc przynajmniej tutaj mamy taki dobry motyw, że John rzucił wszystko, żeby pomóc ewentualnemu Aegonowi, a no ugrać coś na tym wszystkim, wstąpić na tron może, nie, jak się uda, byłoby fajnie. No i tak, Tyrion dosyć szybko tam się domyślił na tej rzeczce, jak se płynęli, kim są te postacie. Dlatego też mówię, że ich wyśmiewał wcześniej. Kurwa, zajęło mu to chyba max dwa rozdziały, nie? To pamiętam bardzo śmieszną scenę, czy śmieszną, jak o tym pomyślę. Ja tam oczywiście się jarałem, jak to czytałem, że tam Tyrion kurwa od buta i mówi, kurwa, jaki młody gry, przecież ty jesteś Aegon Targaryen, syn Rhaegara i Martell, kurwa, cały PESEL mu podaje. Tak, więc nie wiem... Czy podejrzewać to, że Tyrion jest taki bystry, czy to, że Jon nie jest tak do końca dobry w bycie sneaky? No, taki se wziął pseudonim, że chyba mu tutaj nie zarzucę wielkiego IQ w tej dziedzinie, ale przynajmniej ogarnął przefarbowanie włosów. No, to muszę przyznać, że dobra, chociaż tyle zrobił, nie? A brodę też farbował, czy brody nie? Nie pamiętam, wiesz? Tutaj Werner nam powie. Tak. Pozdrawiamy Wernera. Tak, polegamy na tobie, ziomek. Tutaj to jest taki, kurde, kontroler, nie? Naszej wiedzy. No, najlepszy. No, więc pozdrawiamy. I co ja mówiłem o farbowaniu? Wyobraź sobie, jak on był, jakby tym chodził z tym Aegonem, on tam normalnie miałby te waleriańskie włosy, te oczy, nie? Po prostu jeszcze by się ubierał w te czerwono-czarne barwy, jeszcze miałby taką flagę na plecach, nie? I się tak próbuje przekraść na przykład przez Volantis, nie? To by było ciekawe. To byśmy też jakaś sesja po prostu taka bekowa z Asojafu. Albo coś, co byśmy grali na EA Dungeonie. Aha, już chciałbym zobaczyć takiego What If'a, kurwa, jak jest ten odcinek Love, Death and Robots, gdzie tam Hitlera zabijają co chwila, to taką wersję, ale z Aegonem, który ma wyjebane w konspirację. Zagramy kiedyś coś takiego i naszym celem będzie ukrycie go, on będzie totalnym debilem. No i fajnie. Dobra, jeszcze o tym Johnie, bo ciągle kurwa umykamy od tego tematu. Ja co chwilę do niego jakoś wracam. I po prostu mówię jego ewentualne relacje i no relacje z Aegonem, dlaczego mu pomaga i te w ogóle jego plany. Bo w sumie ta cała akcja to są bardziej na razie, co tutaj Jon ogarnia, nie? Aegon tak bardziej tylko tu musi kiwać głową i no, iść za nim. Oni płynęli do Volantis, bo tam oczekiwali, że Danka chyba będzie może, że Daenerys będzie może przechodzić w drodze do Westeros, że tam ma zahaczyć o te Volantis, nie? Tam chcieli się z nią skumać i no i wbić do Westeros. Oczywiście jako, że to był Jon, myślę tam na pewno Varys i Illyrio co nieco mogli pomóc. Dlaczego, to może jeszcze powiesz o tym troszkę potem. No to była tam ta Złota Kompania, nie? No, przecież czytaliście książkę, to pamiętacie, że tam się spotkali z nią. I wszystko szło zgodnie z planem, poza tym, że Daenerys nie chciała do końca współpracować z swoimi działaniami. Nie. A trochę by sobie poczekali pod tym Volantis, co? No, tak wiesz, tam Westeros płonie i tak dalej, a oni dalej czekają na jakąś dziwną babę. Tak, a potem dostają info, że ona poszła jeszcze dalej na wschód i tam te Jadeit zdobywa. Wyzwala dalekie krainy. No cóż. Rozważali nawet przez chwilę, czy by jej tam nie pomóc, ale no... Był znacznie lepszy pomysł. Chyba nawet w pewnym momencie Tyrion gdzieś tam rzucił tym pomysłem, ale mogę się mylić. Na pewno go potem podchwycili albo go dali, żeby po prostu wbić bez Danki do Westeros, nie? No, bo w sumie po co się babrać z
z kim? Z córką szalonego króla, jak ma się syna jego pierworodnego. Tak, bo zdecydowanie Aegon ma lepszy claim na tron, zwłaszcza, bo on jest synem Rhaegara, a Daenerys była tylko jego siostrą. Siostrą Rhaegara, więc tak. No i była kobietą, więc to automatycznie zmniejsza jej argumenty do zera. Zgodnie no, z tutaj. Siłę. Tak. Z prawami w Westeros. I Tyrion jeszcze dawał im tam info, znaczy John mógł usłyszeć od John albo Aegon mógł usłyszeć od Tyriona, że Westeros aktualnie jest taki burdel, że naprawdę jest dobra okazja, żeby wbijać, czyli to Westeros jest totalnie rozwalone po tej wojnie pięciu króli. Są buntownicy. Królów. Są buntownicy, znaczy tak powiedzmy, bo powiedzmy, nie wiem, Stannis jest uznawany za tego uzurpatora, buntownika, gdzieś tam siedzi, też sieje chaos. Tommen jest, no, dzieckiem. Jego rada jest, no nie wiem, co tam, Cersei tam była, więc też jest rozwalona totalnie. Jedynym porządnym człowiekiem, który mógłby te królestwo sklecić jakoś normalnie, to byłby Kevan Lannister. I Varys sobie bardzo dobrze z tego sprawę zdaje. Tak. Szczególnie, że jeszcze są różne małe konflikty pomiędzy Tyrellami a Lannisterami w królewskiej przystani. Więc no, Westeros po tej wojnie jeszcze tam co? W Dorn się odpierdala, na Żelaznych Wyspach się odpierdala. Po prostu, kurwa, kolos na glinianych nogach. Jak ktoś gra w CK3, to jest naprawdę idealny moment do ataku na dosyć spore królestwo. No, nie ma lepszego, nie? Niż to, jak to królestwo jest po prostu w dupie i rozdarte wojnami wewnętrznymi, innymi problemami i ma problemy z hajsem. Tak, jeszcze problemy z hajsem, nie? I kurwa, jeszcze zima idzie. I wiarą, wszystko. Wiara dostała broń, no, to jest, wiesz. A tak, ta głupia cipac wiarę uzbroiła, no. Jest fajnie. Tak, nie wiem, czy mógłby być większy chaos w Westeros aktualnie, więc no, to jest całkiem niezła decyzja, że zdecydowali się jednak wbić. Aegon to też zresztą dosyć mocno popierał, bo jak myślano, żeby tam zawieźć go do Danki, te małżeństwo i w ogóle i z nią płynąć, to mówię, Tyrion tam się z tego trochę śmiał, to pewnie jeszcze Aegon tam się zarumienił i potuptał gniewnie nogą, nie? I no, sam tu woli atakować, więc pewnie się bardzo ucieszył. No, tak. Znaczy, no wiesz, tam można było tego się chwycić, że tam chyba John był wkurwiony na to, ale to już nie powiem. Nie powiem to tego z ręką na sercu, że tam właśnie no, tak wyczuwał, że nie no, Tyrion trochę zmanipulował tego chłopaka, że już go tam wysłał do tego, żeby się pośmiać. No bo Tyrion to ham. Tak. Jan chyba nie w Tyrionie. Troszeczkę. Zanim jeszcze przejdziemy do Westeros, ja tylko zaznaczę dwie tutaj rzeczy, co w notatce zapisałem, bo to może mieć wpływ na przebieg, nie? Jak to tam wszystko pójdzie. Na pewno jest taka mała rzecz, że John Connington prosił Tyriona, żeby tam dawał jakieś info ewentualnie o smokach. Tak przeczytałem na wiki, ja tego nie pamiętam z książki, ale no wierzę w to, co przeczytałem. Tak, tak było, że właśnie Tyrion miał nauczać młodego o smokach. Tak, było, tak, było. Tak, nie wiem, czy to jakkolwiek pomoże, ale warto o tym wspomnieć, jakby to miało jakiś skutek w przyszłości. I John Connington aktualnie jest troszeczkę chory poprzez, no, użarli go te szare zombiaki, ta szara łuszczyca trochę się nazywała, tak, ta choroba. Nie pamiętam dokładnie. Ale tam chyba jego dłoń jest zarażona, no, coś takiego. Tak. Trochę przyjął rolę Joracha z serialu, bo jak tam właśnie w serialu Jorach sobie z Tyrionem płynęli przez starą Valerię, to tam Joracha ucapało, jak się ratował Tyriona, a w książce to niestety jednego Johna Conningtona ucapało. Tak. A Tyrion tam chyba tam w palec coś tam przekuwał, się sprawdzał, coś takiego, nie? Czy jest chorobity? No, było. Ono i... a Włody Gryf to chyba tam w ogóle został wysłany pod pokład, więc no. Więc chyba mu się nic nie stało, jest fajnie. I wspomniałeś o serialu Kukurydza, to nie mogło być bez tego odcinka, nie? Co myślisz o braku
tego wątku w serialu, że nie ma Griffa, nie ma młodego Griffa, nie ma w ogóle nic takiego. No trochę kek. Ja tam pamiętam, że gadałem z kumplem, który właśnie też zaczął od książek i oglądał serial i tam mówi mi, że skończył czwarty sezon. Czwarty sezon. Na informatyce o tym gadaliśmy. Skończył czwarty sezon Teatron i tam mówi, że kurwa już nie może doczekać, jak zobaczy, jak został przedstawiony Egon w serialu i tam wie cała wyprawa Tyriona, nie? Tam taki, wiesz, z takim pysznym uśmiechem, że no, wycięli ten wątek. I on tak kurwa się na mnie patrzy, jakbym, nie wiem, powiedział, jakąś matkę mu obraził, ojca, bo tam ósmego pokolenia wstecz. Tak kurwa się patrzy, tak chwila ciszy i tak tylko na całą klasę. Jak to kurwa wycięli? Ja bym ci nie uwierzył, żebyś mi coś takiego powiedział, nie? To byś musiał mnie jeszcze przekonywać, bo nie wiem, to równie dobrze, jakbyś mi powiedział, że Stanisa nie ma w serialu, nie? No, w sumie patrząc na perspektywę książki, to jest dobre porównanie, nie? Że tak można powiedzieć w sumie. No, tak, ale też z tego już kekłem, jak wyszedłem z tego szoku, bo no cóż, Aegon jest dosyć. Może mieć dosyć duży wpływ na to, co się tam się odwali w tym Westeros. John Connington to też jest super postać, to no nie powiem, troszkę to traci to wszystko, no nie mając tego. Nie wiem, myśli, że oni po prostu chcieli uniknąć kolejnego wątku, bo stwierdzili, że tego nie upchną i walić, wytną. Pójdziemy troszkę na Myślę, skróty. że no tak jak tam czytałem Ogień i Krew, to tam było, że nie, że wycinali właśnie i wyrzucali te wątki, bo no, żeby wprowadzać w tym momencie jakieś nowe postacie, szczególnie, że te wątki naprawdę są potężne, ba, jakby chcieli to ładnie przekazać, to musieliby się pozbyć takich bohaterów jak Jon Daenerys czy Tyrion, wręcz na długości porównywalne do całego sezonu, a na to by sobie nie mogli pozwolić w żaden sposób. Więc no tak. Ale no, jak mówisz, może to nieźle wpłynąć na sytuację z Westeros. Myślę, że Daenerys może nie być pocieszona z tego względu, że jakiś jej dawno zaginiony bratanek nagle pojawia się znikąd i ba, on już dawno jest w Westeros, odbija go, jest armią, nie? Kiedy ona to tam dalej, w sumie teraz to robi to sra krzaki. Kiedy sra krzaki. Ale może no ale dostała jednak te tipy, że smok komediantów, nie? Tak. To pewnie też coś opowiesz o tym w tych teoriach zaraz, ale. A ja tylko powiem, że mój znajomy Mateusz był bardzo. Bardzo zadowolony z faktu, że mógł w końcu wspierać jednocześnie Targaryenów i jednocześnie kogoś, kto nie jest głupią kizią, tak powiem kulturalniej. Więc tutaj bardzo popiera Egona. Przynajmniej tak było, ostatni raz z nim gadałem. No, jak to jest z tym Targaryenami, to jeszcze za chwilę, ale wbijmy się na chwilę do tego Westeros, jak oni tam wylądowali, bo tutaj mamy niedużo, ale troszkę informacji. Mianowicie, na pewno zdobyli te gryfie gniazdo, tak to jest chyba po polsku, bo ja to po angielsku ostatnio to wszystko czytam, więc tłumaczę sobie tak. No. Stara Gniazdo siedziba grifów. Johna. O, gniazdo gryfów. Okej, dobra. Odbili to dosyć łatwo, też tam nie było żadnych problemów, John zadowolony. I poszli ogarniać koniec burzy. W zasadzie Aegon miał chyba zostać nawet trochę tam z tyłu na parę dni. No, a Aegon zaczął śmieszne rzeczy robić, tam kogoś mianował na członka jego nowej gwardii królewskiej, nie? Tam John się trochę wkurwił na niego za to, że no, nie wiem, moglibyśmy to jakoś trochę lepiej wykorzystać, nie wiem, jakiegoś syna, jakiegoś lorda, żeby sojusz mieć, ale dobra. Potem Aegon nam w ogóle stwierdził, że kurna, on to tam by sobie w ogóle sam na tarcie poprowadził na ten koniec burzy, więc kukurydza. Ja nie wiem, kim do końca może być ten Aegon, czy to prawda, czy nieprawda, ale mam nadzieję, że on nie zginie jakoś szybko w, nie wiem, to 20 stronie wichrów, bo po prostu szarżował i został oblany niczym Loras, więc tak. No, warto wspomnieć, że właśnie tę osobę, którą mianował Egon do swojej gwardii, był nikt inny, tylko Kaczka, a nie wiem, jak mi powiesz, że nie pamiętasz Kaczki, to się obrażę, że nie pamiętasz kogoś takiego jak Kaczka. Kaczka, nie? No oczywiście, że pamiętam z jedną kaczkę, czy może nawet dwie.
No, tego. To co tam dalej? Lukaczka. Mlek. A, dosyć, pierdol! Dobra, nie. Nie no, z czym ja sobą dalej to co nagrywam, Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ja po prostu wiesz, no. Nie będę się tłumaczył, tak? To nie jest na to czas. A. ja nie wiem. Potem znowu będzie trzeba czytać szar w komentarzach, że kaczki nie pamiętasz. Okej, słuchaj. Czy chcesz coś powiedzieć jeszcze tutaj przed wszelkimi teoriami o jakichś fajnych akcjach tutaj? Spojrzysz też moje notatki, czy tu się nic nie No odwaliło? oprócz tego, że Kaczka, tam Haldon, Puma, Ester i Septa, to były naprawdę was fajna drużyna Egona, co nie? Bardzo ich polubiłem, jak tam pojawiali się na kartach powieści. Okej, ale też tego nie było aż tak dużo, póki co. No. I mam nadzieję, że będzie więcej, oczywiście. No, ja chyba, że nie zginą, bo tam chyba właśnie Maester Tyrell idzie. Na nich. Tam, on to chyba miał wpuścić w pierdziel, też nie, miał z armią iść na królewską przystań, no bo tam jednak mu zamknęli tę córkę, a potem słyszy, że dzwonią z końca burzy, że w krainach burzy najemnicy się rozhasają. No to musiał zawrócić chłopak. Okej, dobra. Jeszcze tylko powiem, że to jego lądowanie to już jest tutaj znane wszystkim w Królewskiej Przystani, tam, że Tommen go tam zwyzywał, że tam, no, że jakiś John Connington frajer się pojawił i w ogóle, i Kevin zaczął, próbował to ogarniać, tak? To jeszcze tyle wiemy. Chyba jeszcze całej postaci, w sensie nie ma tego ujawnienia postaci Egona VI. Tak, ale wiadomo chyba, znaczy chyba wiedzą, że tam John Connington coś odpierdziela, bo te gry, wiesz, gniazdo gryfów i o, jakiś zbuntowany frajer, nie? No. No tam właśnie sobie Connington przyjechał z najemnikami No. ze złotą kompanią. Warto zaznaczyć, że w ogóle bo teraz tak opowiadamy, ale tam, nie wiem, Złota Kompania została raz czy dwa wspomniana tutaj przez Artura Max. No i jak ktoś ogólnie ogarnia temat, to może sobie zadać pytanie, że jakim kurwa cudem Złota kurwa Kompania pomaga kurwa Targaryenowi zdobyć kurwa tron w momencie, kiedy wcześniej kurwa to wyśmiali Viserysa. Kiedy typek do nich przyszedł i powiedział: hej, pomóżcie mi zdobyć 7 królestw, to go wyśmiali, wyrzucili na zbity pysk. No. Ty tu będziesz opowiadał, ale tylko dorzucę jedną rzecz, że jeszcze śmieszniej jest to, że Złota Kompania zerwała jakiś kontrakt, co im się no za często nie zdarza, nie? Że wiesz, poszli pomagać jakiemuś randomowi, zrywając kontrakt, tak? Odrzucając jeszcze mu się Viserysa, więc to jest też chyba ciekawe i warte zaznaczenia. No. Ale to też się mówi, tam później pada taka kwestia, że Złota Kompania niektóre kontrakty podpisuje atramentem, a niektóre podpisuje krwią. I tu właśnie teraz kwestia tylko właśnie, dlaczego mogli przedłożyć taki właśnie całkiem pozytywny, jeśli o to chodzi, układ tam z tymi wolnymi miastami. Przedłożyli nadto pomoc Targaryenowi w zdobyciu 7 królestw. Szczególnie, no jak właśnie dobrze wiemy z historii, Złota Kompania to, no, była założona przez największych oponentów Targaryenów, czyli Blackfyre'ów, przez Aegora Reversa. No i który tam potem chyba 4 razy próbował capnąć. Znaczy niekoniecznie też Aegor Reversa, ale Złota Kompania z przywódcami Blackfyre'owskimi próbowała 4 razy capnąć coś dla siebie, jeśli o to chodzi. Tak, Mówię cztery. tylko dodam, tutaj jak się cofniecie do naszych odcinków o królach, to Aegon IV i w górę tam jest dużo o Blackfyre'ach. O Aegonie IV się trochę zaczyna to, nie? Jak to powstało, więc polecam. Tak. Od Aegona IV do bodajże Jaehaerysa II, gdzie tam jest ta wojna 9-groszowych królów, to się kończy. Właśnie bo mówiłem, że 4 razy były tam 5 rebelii Blackfyre'ów, ale jak ktoś czytał Rycerza Siedmiu Królestw, to wie, że druga rebelia dostała w pierdziel, nawet nim się zaczęła. Ale tak.
I teraz właśnie, ale wracając do tej kwestii, czemu na jasnej cholery mieliby pomagać, Złota Kompania miałaby pomagać Aegonowi Targaryenowi? I tutaj chciałbym się odwołać do słów Varysa, które w Starciu Królów wypowiedział do Tyriona, czyli tutaj cytuję, że władzę ma ten, kogo ludzie uważają za sprawującego władzę. Więc i później tutaj oczywiście Tyrion się pyta, czy władza to tylko komediancka sztuczka. Na co Viserys odpowiada, że jedyne co, to cień na ścianie. No właśnie, władzę ma ten, kogo ludzie uważają za sprawującego władzę. No, a ze słów Joracha wiemy, że no prosty lud Westeros to ma szczerze w dupie. Kto tam rządzi na żelaznym tronie, byleby był pokój. Ale właśnie komediancka sztuczka. A Daenerys wie, że przybędzie smok komediant. Pojawi się na planszy politycznej. I właśnie tym smokiem komediantów najpewniej jest nikt inny, tylko właśnie Aegon Targaryen. Inaczej właśnie, jak na początku mówiłem, Fagon, dlatego że patrząc po różnych aspektach tej, na razie tylko teorii mimo wszystko, Aegon Targaryen to wcale nie jest syn Rhaegara, tylko potomek linii rodu Blackfyre'ów, czyli Aegon Blackfyre. I teraz właśnie chyba argument, który najbardziej przemawia za nim, no to że no popiera go Złota Kompania. Popiera go Złota Kompania. No i kwestia tego właśnie, że Viserysa odrzucono wcześniej, odrzucono Viserysa w Złotej Kompanii, a Aegona popierają, więc Viserys na zrady Illyria, czy Viserysa, musiał skontaktować się z Dothrakami, z Khalem Drogo, a jak wiemy, Dothrakowie są traktowani jako no dzikusy przez społeczeństwo Westeros, czy nie, żeby się społeczeństwo Westeros bardzo myliło pod tym względem, ale gdyby się Viserysowi udało ugadać z... Znaczy, Viserys nigdy nie był osobą, która miała na tym żelaznym tronie usiąść, tak? To po prostu był częścią planu. I jakby udało mu się wbić do Westeros, ba nawet wprowadzić się jako taki popłoch w Siedmiu Królestwach, potem Aegon mógłby przybyć jako wybawca. Prawdziwy wybawca, który pokonując dziką armię wuja, zdobywa sobie posłuch u ludzi. A jakby się Viserysowi nie udało, co się nie udało, mielibyśmy jednego mniej Targaryena z planszy, więc no... Win-win. I tak. Są jakieś plusy tego układu. I teraz w sensie, dlaczego my w ogóle myślimy, że mógłby być z linii Blackfyre'ów? Gdyż wiemy, że męska linia tego rodu czarnych smoków zgasła wraz z Maelysem Monstrualnym, kiedy to zabił go Barristan Selmy, gdzie wojny dziewięciogroszowych królów. Ale właśnie, była to męska linia. Słowa męska to mówi nam, że jest jeszcze żeńska. Więc jest duża szansa, że właśnie Aegon może pochodzić od linii żeńskiej tego rodu. Illyrio Mopatis bardzo często wspomina o swojej żonie, która miała na imię Sera. Imię bardzo przypominające, no, targaryńskie imiona, no powiedzmy sobie to, tak? I z jego opisów wynika, że dziewczyna mogła mieć, albo mogła przypominać w pewnym większym lub mniejszym stopniu waleriankę. Mogłaby mieć krew waleriańską. Więc jest duża szansa, że... Znaczy, tutaj możemy mieć dwie możliwości, że albo po prostu Aegon jest potomkiem z jakiejś kobiety z krwi Blackfyre'ów, bliżej nieokreślonej, albo być może Serra była Blackfyre'em, weszła w związek z Illyriem Mopatisem i z tego związku narodził się nikt inny, tylko Aegon. I dlatego Tyrion w domu Illyria znajduje
ubrania, zabawki po małym chłopcu, dlatego Illyrio, który no jest zwykłym kupcem, tak, magistrem, jest strasznie zainteresowany w politykę Siedmiu Królestw, a to raczej no, patrząc na to, że ta polityka wiąże się z wojną, to chyba komuś takiemu jak magister nie za bardzo by się opłacała. No ale tak, mamy właśnie ten motyw z tym, że być może Illyrio Mopatis tak bardzo jest zainteresowany sprawą Aegona Targaryena, Aegona Blackfyre'a Targaryena, dlatego że być może jego być synem, albo po prostu krewnym, lub kto wie, albo przyjacielem. No ale jeszcze tak patrząc, mówiąc o samym Aegonie, jak wizualnie przypomina jeszcze innych Blackfyre'ów, to oczywiście pamiętamy Demona drugiego z opowiadania Tajemniczy Rycerz, który też farbował swoje włosy, aby ukryć swoje blackfyre'owskie pochodzenie, bo nie pamiętam, żeby jakikolwiek inny Targaryen farbował swoje włosy. Okej, okay, czyli mamy takie, w tej teorii mamy, mówisz, te dwa takie najbardziej potencjalne źródła, tak? Odnośnie tak. pochodzenia ewentualnie Aegona Blackfyre'a. Okej, okay, dobra, dobra. No i jest jeszcze Varys, nie? Varys, postać eunucha, który jest no przyjacielem Illyria, robi z nim układy, robi tam z nim deale, chyba opisałem świetnie. No po prostu są w kontakcie ze swoimi znajomymi. Tam było, że oni, Varys się z nim zakumplował, zapoznał się z nim, razem stworzyli nawet swoją siatkę szpiegowską w wolnych miastach już za młodych lat, ale powoli, no od początku. Varys pochodził z Lys, był niewolnikiem. Jak wiemy, w Lys krew waleriańska też się pojawia, ale to o tym później. Później został wykupiony i żył w trupie komediantów. Znowu się pojawia ta fraza. O, faktycznie. I tutaj inne detale młodości Varysa już gdzieś nie będę. Miał tam barwną przeszłość jako złodziej, kumpel Illyria, siatka szpiegowska i potem cyk, posadka na dworze. Wiemy, jak to wyglądało. Varys opowiada właśnie, że służy królestwu. Ale jedno, służy królestwo, służy ludziom, ale no z tego właśnie jakby spojrzymy na to, co robi, na przykład zabija człowieka, przez którego śmierć na pewno nie będzie pokoju w królestwie, czyli mówię tutaj o Kevanie Lannisterze, no bo teraz sobie na pewno Tyrellowie i Lannisterowie rzucą się sobie do gardeł, a wcześniej niby to przez przypadek, niby tak od buta wspomina Tyrionowi, że o tam ta drabina to prowadzi do pokoju jego ojca, więc tak, ty tam Tyrion na pewno nie idź, czwarte drzwi po lewej, nie masz się tam wchodzić, ja teraz idę, musisz iść za mną. No tak zupełnie przez przypadek mu o tym pokoju we wieży namiestnika wspomina. Ale ten, bo ty tak mówisz, że on zaczął nagle atakować i destabilizować to wszystko, nie? Chociaż no. jego działania wcześniej były takie bardziej ala stabilizujące, nie? Tak na początku serii, na początku no nie wpierdzielał się w to aż tak, nie? Dopiero już tutaj... A czy planem było to, że przecież Aegon ożeni się z Daenerys, dlatego też myślę mniej więcej te Varys tam zajmował się Danką, prowadził taką podwójną grę, ba nawet w pewien sposób wysłał Baristana i tam silnego Belwasa do niej. Ale teraz no właśnie kwestia na chuj. Na chuj, no po chuj on by się w to w ogóle wpierdalał. Właśnie, Varys pochodzi z Lys. I teraz też możemy domniemywać, bardzo domniemywać tylko, nie? Tam mamy kilka możliwości. Kim on może być? Może by no, on być zupełnie nikim. Po prostu może być kumplem Illyria, a Illyrio bardzo chce, żeby Aegon, a.k.a. być może jego syn, sobie usiadł na żelaznym tronie, to Varys stwierdził, chuj, to ci pomogę, mordo. Ale może to nie jest tak
do końca jasne, gdyż no wiemy, jak znamy sposób, który Varys stracił swoją męskość, tak? Czarnoksiężnik go wykupił, zrobił ciach, ciach, ciach nożyczkami i wrzucił do ognia. I potem tam było magiczne rzeczy. No, a z, jak ktoś jakąkolwiek uwagę temu uniwersum poświęcił odpowiednią, no to zdaje sobie bardzo dobrze sprawę, że jedyne magiczne właściwości, znaczy magiczne właściwości oraz magiczną wartość ma w sobie krew królów. A krew smoka właśnie jest uznawana za taką krew królów. Więc być może Varys ma w sobie część tej królewskiej krwi. Być może Varys ma w sobie krew smoków. No, jeśli tak by było, nie byłby na pewno jedyną postacią, która goli swoją głowę, aby ludzie nie widzieli jego waleriańskich włosów i przez co jego głowa wcale nie wygląda tak jak jajo. No. I see what you did here. Okej. No to się robi coraz teraz... bardziej interesujące. I teraz jakby to można było właśnie połączyć, bo on pochodzi z Lys. Ale z Lys pochodziła tak samo żona Illyria, Serra. Więc być może jest, znaczy to jedna z tych możliwości, że on po prostu albo jest krewnym, albo i tak dalej, albo może po prostu on i Serra byli rodzeństwem. I teraz po prostu przez więzy krwi Varys jest zdeterminowany, aby swojemu tutaj siostrzeńcowi pomóc zdobyć tron. Bo jakby to on powiedział wcześniej, że władzę ma ten, kogo ludzie uważają za władzę. Być może właśnie tu po prostu nie chodzi o to, żeby Hurdur, wielki Blackfyre, powiewać tym czarnym sztandarem z dumą, tylko po prostu, żeby zdobyć ten tron innymi sposobami. Sposobami, które w obecnym stanie Siedmiu Królestw byłyby bardzo przystępne. Ba, nawet natknąłem się na słowa, że być może cała ta sytuacja z Varysem i Illyriem, którzy pomagają Aegonowi zdobyć tron, którzy mu to w sumie załatwiają, aniżeli pomagają, bo Aegon sobie ni huhu nie zdaje sprawy tak naprawdę z potęgi ich pomocy, jest taka, że Bosera umarła tam na właśnie tę szarą, na tę grayscale, na tę szarą chorobę, na tę chorobę, szarą łuszczycę. No właśnie napotkałem się mniej więcej ze słowami, że być może tu jest podobna sytuacja, co z obiecaniem przez Eddarda Lyannie, że ochroni Jona za wszelką cenę. Może tu jest taka paralela, jeśli o to chodzi. Gdyż, no, jakby w sumie tak by się okazało, to zarówno Jon, jak i Aegon mają ukryte pochodzenie. No bo oczywiście, znaczy tutaj, jeśli stawiamy na to, że teoria Rhaegar plus Lyanna równa się Jon, to jeśli oczywiście stawiamy tę teorię, że jest ona prawdziwa, i tak samo właśnie jakby okazało się prawdą, to Jon, pochodzenie Jona okazałoby się, że jest on smokiem czerwonym, a domniemany czerwony smok Aegon Targaryen by się okazał smokiem czarnym, Blackfyre'em. A smok w tym momencie znowu miałby trzy głowy. Bo byłby i Jon, byłby i Aegon i byłaby Daenerys. Okej. Okay. Ho, ho, ho. To jest całkiem, kurde, jak to powiedzieć, to teorie, teraz przytoczyłeś, to są w ogóle takie dosyć spore i na sięgające wstecz, nie? Też mówię pochodzeniowo. Po prostu fani już za długo nie mają wichrów i sami już potrafią tę książkę napisać. Tak, spoileruję nam przy okazji, ale nie no. Patrzę na tę teorię, to jak pierwszy raz o niej słyszałem, to nie byłem jakoś bardzo przekonany, ale potem tam obejrzałem taki bardzo fajny filmik z analizą i... A to ci chyba nawet dostałem. Tak, to ciebie dostałem, ty mi podesłałeś, to dziękuję. O.
I od tego momentu uznaję to za bardzo interesujące i zwątpiła się tutaj, a no moja wiara troszeczkę upadła w Aegona Targaryena, ale no zobaczymy jak to będzie, no może się jeszcze wszyscy zaskoczymy, no kto wie, ale ja jestem skłonny dosyć wierzyć, chociaż w jedną wersję z tych teorii, nie? Bo wciąż no nie wiemy, czy to w końcu od Illyrio, czy może faktycznie z tej żeńskiej linii, ale nie od Illyrio, nie? Chociaż ta wersja z Illyrio miałaby troszkę tutaj może więcej sensu. Zwłaszcza, że trochę było to hintowane. No i w ogóle ta cała akcja z Varysem, tą jego łysą głową i jego konekcjami, tak, jego magicznym ptaszkiem, który został użyty w magii, tutaj dużo może być hintów, no chyba, że to wszystko źle interpretujemy, fani się mylą i no. No, ale przynajmniej myślę, że te teorie, nawet jakby się okazały nieprawdziwe, są naprawdę interesujące i można nad nimi pomyśleć, no tak. Tak, zapraszamy do dalszego zbadania tematu. Myślę, że mogłem się starać to ładnie przedstawić, ale nikt to lepiej nie zrobi jak prawdziwi specjaliści w tym uniwersum, którzy sami te teorie rozpracowują. Ja tylko przekazuję swoimi słowami, a wiecie, jak ja potrafię gadać. Myślę, że całkiem fajnie przekazałeś. Jak coś, to jest jeszcze ten filmik, są jeszcze wątki na Reddicie, więc jeżeli ogarniacie angielski, to zawsze możecie zerknąć, a jak nie, no to no, tutaj jesteśmy my. A na pewno, jakby ktoś miał jakieś własne przemyślenia, to no, do komentarzy zapraszam, bo zawsze lubię to czytać, nie? Co kto myśli o tym, co powiemy w odcinku. Na przykład już na przykład jak Werner się wypowiadał o tych teoriach, co mówiliśmy z Rogiem, no to fajnie mi się to czytało, więc zapraszam do komentarzy. No i pozdrawiamy też Katję. A, tak, Katia, która się udziela pod naszymi starszymi filmami, trochę je Tak. ożywiając, to bardzo miło. Tak. Ja tam tylko budzę się, patrzę w telefon, powiadomienie. Nowy komentarz pod odcinkiem Taniec Smoków. Ja myślę, to jest na tyle pojebane, żeby oglądać taki odcinek, nie? A tam proszę, przyjemny komentarz. Ty też pozdrawiamy. Tak, fajnie, że mimo małej wielkości tego kanału, to jednak jest parę takich osób, które już tak kojarzymy i się udzielają, to zawsze miło. No i dziękujemy za wzmianki na Siedmiu Królestwach, czy to Daven, czy to Kranogmen podrzuci czasami. No. No to chyba byłoby od nas Tak. wszystko. Tak, zwłaszcza, że słyszę, że ktoś u mnie zaczął odkurzać w domu, więc tak, trzeba powoli kończyć. No cóż, niedługo Boże ciało, trzeba sprzątać. A faktycznie, no, trzeba sprzątnąć. Okej, mam nadzieję, że poruszyliśmy co nieco o tym Aegonie. Mało było trochę o jego historii, ale jego nie było za dużo, więc to dopiero on wchodzi do tych kart, więc no. Wait I for it. teraz kwestia. Co tam dalej będziemy robić? Bo jeśli chodzi o królów, znaczy królów slash władców, no to moglibyśmy na przykład takiego Eurona sięgnąć, ale myślę, że nie, raczej nie. Albo Daenerys. Znaczy na Eurona to trzeba by było inny całkowicie materiał poświęcić, taki mu po prostu, ale Daenerys to też myślę taki. Postać, która jest przez prawie całą sagę, to naprawdę byłoby dużo o różnych motywach. To też taki trochę skok na głęboką wodę. Moglibyśmy poruszyć temat jakichś rodów, być może Velaryonów, szczególnie ze zbliżającym się serialem Ród Smoka, albo nie wiem, może znowu jakiś. Może jak Artur teraz zacznie nadrabiać seriale na Disney Plus, to może nagramy znowu jakiś odcinek tematyczny, jak mieliśmy dwa o Wiedźminie, potem o Dunie, to może jakiś o Star Warsach by był. O, ej, to jest naprawdę A? dobry pomysł. Velaryonowi odcinek tematyczny bardzo mi się podobają. I tam jeszcze też oczywiście odcinek o Jonie Snow. Jon Snow mimo wszystko byłbym bardziej skłonny zrobić odcinki o Snow. O śniegu, aniżeli o Daenerys, na ten moment przynajmniej. Więc Jon Snow też myślę, albo kwestia Nocnej Straży wydaje się bardzo ciekawa. Tak. Bo kwestie rodów to proponował chyba tam niejaki Eryk, tak, w komentarzach. Okej. Okay. No ewentualnie propozycje można pisać zawsze, to tam dodamy sobie coś do listy i wybierzemy, ale chyba na razie byśmy myśleli ewentualnie coś o tych Velaryonach, tak? Tak.
Na ten moment, chyba że będziemy się opierdzielać z odcinkami przez 2 miesiące i ty zdążysz nadrobić Star Wars w zdecydowanej większości, to wtedy byśmy nagrali coś w tym stylu. Jeszcze zobaczymy. Jak się spóźniamy, to się opierdzielamy, albo ktoś z nas jest po prostu zajęty. Okej. Okay. Tak. To jest 50 na 50. Albo ktoś jest zajęty, albo się opierdzielamy. Tak, dobra. No co, powoli kończymy, bo odkurzacz się zbliża do mojej drzwi. Dobra, to żegnam was wszystkich. Trzymajcie się.